Poczytaj mi PL. Strażnicy przełęczy. Na dalekim wschodzie lasu Ech rozciągał się potężny, skalisty masyw górski, zwany Krasnymi Górami, który sięgał aż do samego skraju lasu. Z serca tych gór tryskało źródło potoku Wigor. Do gór prowadziła jedna, jedyna przełęcz, łącząca starożytny las Ech z pradawnym królestwem krasnoludów. To właśnie przy tej ścieżce stali Eryk i Wit, dwaj krasnoludcy strażnicy o niezłomnych sercach i nieugiętej determinacji. Ich obowiązkiem było strzec przejścia prowadzącego do ukrytych krain krasnoludów, ziemi niewypowiedzianych bogactw i wiecznych tradycji. Eryk, z brodą długą jak zimowa noc, i Wit, którego oczy błyszczały jak świeżo wykuty miecz, uroczyście złożyli przysięgę jako strażnicy. Dla ochrony naszych braci i tajemnic naszej ziemi stoimy niczym nieugięte góry, ślubowali. Pradawne zbroje, które przyoblekli, nie były tylko pancerzem obronnym, ale symbolem zaufania, jakim obdarzyli ich rodacy. Legendy rozbrzmiewały w dolinie o tych, którzy śmieli rzucić wyzwanie strażnikom. Wielu, skuszonych opowieściami o krasnoludzkich skarbach, próbowało, lecz nikomu się to dotychczas nie udało. Topór Eryka i włócznia Wita nie były zwykłymi narzędziami bitwy, ale instrumentami sprawiedliwości, zapewniającymi, że tylko ci o czystych intencjach lub zaproszeni przez samego króla krasnoludów mogą przejść ścieżkę do ich prastarych ziem. Gdy wiosna rozkwitała w dolinie, pewien nieznajomy podróżnik szedł w stronę strzeżonego przejścia. Był wędrowcem szukającym przygód, nieświadomym wagi miejsca, do którego się zbliżał. Wit głosem, który rozbrzmiewał jak huk grzmotu po dolinie, zawołał przybysza, a jego postać była tak potężna, jak prastare dęby. Patrząc uważnie na podróżnika, zapytał swoim mocnym jak stal głosem: podaj cel swojej podróży. Podróżnik, zaskoczony pokazem siły i powagą strażników, zawahał się. Zatrzymał się, ponieważ nagle zrozumiał niewłaściwość swojego wtargnięcia i niezłomną determinację tych, którzy bronią ścieżki. Z sercem przepełnionym empatią i szacunkiem skłonił się głęboko w stronę krainy tak drogiej krasnoludom, pokornie mówiąc: przebaczcie moje wtargnięcie, dostojni panowie. Nie pojmowałem wagi miejsca, w którym stanąłem. Pozwólcie, że w miarę mojego odwrotu z waszych drogich ziem podzielę się moją opowieścią. Zaczął opowiadać swoją historię, która mówiła o ciekawości świata, a nie o chciwości i chęci posiadania skarbów. Strażnicy słuchali, a ich kamienne twarze złagodniały, gdy odkryta w opowieści prawdziwa natura podróżnika jaśniała czysto jak górskie strumienie. Wędrowiec tego dnia nauczył się szacunku, rozumiejąc, że strażnicy chronili to, co było dla nich najcenniejsze. Eryk i Wit z kolei przekazali naukę, że siła musi zawsze być sparowana ze współczuciem. Moc krasnoludów nie przejawia się w podbojach, ale w ochronie tego, co drogie, podsumował Eryk. Gdy słońce zaszło za horyzont, rzucając długie cienie na dolinę, strażnicy wznowili swoją wartę, a podróżnik poszedł inną drogą. Wiedzieli, że gotowość do obrony jest niezbędna, ale tak samo ważna jest zdolność do wyciągnięcia ręki przyjaźni, gdy nadejdzie odpowiedni czas. W ciszy, która nastąpiła, Eryk i Wit zastanawiali się nad światem poza doliną, światem tętniącym różnorodnością, gdzie każde stworzenie, od najmniejszej mrówki po największego smoka, odgrywało rolę w wielkim gobelinie życia. Każdy ma swoją rolę. Każdy
ma swoją siłę, rozmyślał Wit. I w zrozumieniu tego odnajdujemy harmonię. Pod niebem pełnym gwiazd, będących cichymi świadkami każdego wydarzenia, Eryk i Wit stali niewzruszeni. Ich serca były gotowe do przyjęcia nauki każdego dnia. W każdym stworzeniu, które się zbliżało, czy to przyjaciel, czy przyszły wróg, była okazja do nauczania i uczenia się, do ochrony i miłości. I tak Dolina Krasnoludów pozostała bastionem pokoju, strzeżonym przez najdzielniejsze serca. Koniec.